Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam się przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A cóż, w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie troszeczkę do newsów, bo trochę tego jest i nie nagrywałem wam wcześniej z każdego newsa, także zebrałem to wszystko do kupy i myślę, że w jednym filmie to zmieścimy. Cóż, wracają nam operacje Wars, znaczy historie wojenne, i teraz będzie operacja Lew Morski od 19, czyli już we wtorek. No i pojawi nam się kolejny rozdział single playerowy. I w pierwszym rozdziale będziemy mieli gambit hetmański, później bicie w przelocie i szachmat. W tej operacji będziemy tutaj bronić angielskich ziem, brytyjskich ziem, a też prawdopodobnie będzie się działa akcja w Londynie. No i co my tutaj mamy? Co oni tam nam więcej napisali? Nieustanne ataki wyczerpały wojska królewskiej marynarki i RAF-u do granic możliwości. Siły niemieckie wylądowały w Dover, ruszają do ofensywy na Londyn. Londyn jest na skraju inwazji, dołączcie do ocalałych z Dunkierki i poprowadźcie desperacki kontratak, aby odeprzeć wojska niemieckie. No, a więc będziemy się bić o Anglię i później nam podziękują. Tak właśnie, jak naszym polskim żołnierzom podziękowała Anglia. I teraz tak, co my tutaj mamy? Od 19 września do 29 będą oczywiście więcej prymek, Opowiadacz Wojenny 2, olbrzymi, Vindicator Charioteer i Centennial T-95. I jest to czołg ten, który mogliście ostatnio wygrać, T-95. Jedynie ma takie dodatki typu, tak jak tutaj widzicie, worki, nie worki, ale pojazd się zbytnio niczym nie różni. Cena prawie 20 tysięcy golda, no jeszcze jest konto premium 7 dni. Później pojazdy też można, znaczy będzie można też oddzielnie pojazdy kupić. Oczywiście te pojazdy znajdziecie u mnie na kanale wokół Hincula. Jest jeszcze coś takiego jak Cromwell Snakebite. Załoga wyszkolona w 100%, ale tutaj załogant ma jeszcze umiejętność właśnie specjalną do krótszego czasu celowania. Szczerze wam powiem, ja ten pojazd posiadam, tego załoganta też, ale czy jest jakaś różnica? Tak naprawdę ciężko to zbadać, czy ten perkasz tak wiele nam daje. Dla mnie nie było jakiejś tam różnicy. Tego pojazdu jeszcze nie przedstawiałem wam wokół Hincula. Szczerze powiem, najgorsze co w tym pojeździe jest, to, że penetracja jest zbyt mała. Okej, jest bardzo szybki, bo 80 km na godzinę to jest naprawdę niezła prędkość, ale wielkością w porównaniu do innych lightów jest to oczywiście czołg lekki. No troszeczkę odstaje, jest, no można powiedzieć, jest gabarytów Cromwella, tak? I Kromka jest jako light, no średnio się można powiedzieć, sprawdza. Dużo fajniejsze są inne lighty na szóstym poziomie, tylko to taki plus tego pojazdu jest to, że po prostu ma losowanie tylko do ósemek. Tak więc tutaj jest plus 2 losowanie, to jest jego spory plus. No ale cena jest w miarę dobra, bo 1900 golda to jest ok, 60% niby taniej. 3 dni konta premium, miejsce w garażu, tu jeszcze są jakieś operacje wzmocnienia dla załogi i PD. Tak więc cena jest ok. Tak więc cóż, od wtorku mamy kolejną operację Lew Morski. Dobra, teraz kolejnego newsa zobaczymy sobie to. I tak, Tokyo Game Show. Zestawy japońskich bohaterów. Czołgi Valkyria Chronicles plus operacje Akademii. I już od wczoraj, czyli od piątku, mamy dostępne, tak od 15 września, mamy dostępne dwa nowe pojazdy premium. I jest to STA-2 Senshi i Heavy Tank numer 6. Oczywiście jest to Tygrys na szóstym poziomie. Co my tutaj mamy? Zestawy. World of Tanks rusza do boju na Tokyo Game Show. Nie, przegap-
punkcie licznych operacji zestawów na japońskie czołgi. Edelweiss i Nameless z Valkyria Chronicles. No oczywiście te pojazdy też będą w sprzedaży. Wracają do obrony Europy i będą dostępne przez tydzień na czas trwania Tokyo Game Show. Chcielibyście zobaczyć epickie czołgi japońskie, ale możecie się doczekać TGS, czyli Tokyo Game Show. Senshi STA 2 zostanie uwolniony 15 września, czyli już wczoraj właśnie został uwolniony. Jest połączeniem stylu i siły ognia czołgu STA 2. Na przejażdżkę wybierze się również długo wyczekiwany Heavy Tank numer 6. No i właśnie, cóż. I teraz tak, nowa operacja walczy za swoją akademię, łączy nadgorliwych graczy w akademię, którzy stają do walki o najważniejsze miejsca w ten weekend i podczas Tokyo Game Show. Także coś takiego jak bitwy rankingowe prawdopodobnie będzie. No zobaczymy. No jest tutaj tych zestawów dość sporo. I teraz zobaczcie, za prawie 15 tysięcy możemy kupić właśnie nowego STA 2. No i to tego tygrysa na szóstym poziomie. STA 2. Powiem wam tak, jest to bardzo fajny pojazd, tylko nie wiem dlaczego Wargaming wprowadza kolejne STA 2. Senshi tym razem. Za w sumie niemałe pieniądze, bo prawie 10 tysięcy golda tutaj plus operacje. Chyba podstawowa wersja tego pojazdu będzie 8400, ale pokażę wam teraz jedną rzecz. Zobaczcie, to jest ten pojazd. On niczym się nie różni, jeżeli chodzi o parametry, od naszego STA 2, który już mamy jakiś czas w sprzedaży. Pojazd, zobaczcie, normalnie kosztuje 7400. Ostatnio była jakaś promocja nawet na niego, można było go taniej kupić. Pojazd naprawdę jest bardzo fajny, losowanie tylko do dziewiątek, bardzo fajnie zarabia. Tylko że teraz tak, nie rozumiem właśnie takiego podejścia. Po co wprowadzać kolejne STA 2, tylko z jakąś japońską flagą i tutaj niby jakieś pierdoły dodane tylko, żeby po prostu troszkę podnieść cenę i sprzedawać ten sam pojazd bez żadnych większych bonusów, bo bonusy są do zarabiania i do szkolenia identyczne, tak jak na STA 2. Fakt, STA 2 nie ma kamuflażu, my musimy sobie pojazd pomalować. Ale jeszcze jest trzecie STA 2, czarny Olek, tak zwany Black Edition. No ten pojazd z tych wszystkich jedynie go wyróżnia to, że ma największy procent szkolenia załogi, aż 75, to jest najwięcej. Właśnie te pojazdy były kiedyś w sprzedaży, czarne Olki. Ale mamy już teraz obecnie 3 STA 2, praktycznie niewiele różniących się od siebie. Tak więc, no nie wiem, bez sensu trochę. Nie wiem co na ten temat powiedzieć, no ale cóż, premki są bardzo ważne, także mamy ich teraz jeszcze więcej. Tank numer 6, jest to szóstka, tygrys szóstego poziomu. Oczywiście z mniejszymi parametrami jak zwykłe tygrysy, to jest chyba logiczne. Ale jeden z widzów napisał mi, że kupił ten pojazd i szału nie ma. Ja akurat tego pojazdu nie mam, czekam, może dostanę do testu, może, obiecano mi, ale czy będzie, to zobaczymy. Będzie to będzie, nie to nie. I szczerze powiem, doskonale znacie moje zdanie na temat szóstego tieru, kto jest królem szóstego tieru. Oczywiście jest to Kromka. Tutaj mamy czołg ciężki. Ja wiem, co on takiego będzie miał specjalnego, albo ma. Niewiele. Można było go sobie zobaczyć, mniej więcej jego parametry. Wczoraj wrzucałem też właśnie z jego mniej więcej parametry ze sklepu, jak to wygląda. Działo 88 mm. Oczywiście penetracja jest dużo gorsza niż na tygrysach, to jest logiczne. Na szóstce nie może być większa. Penetracja niby 109 do 181, ale na przykład Cromwell ma penetrację do 202, tak więc taka jest różnica. Tylko tak mniej więcej wam mówię. Tutaj pancerz jest 100 z przodu na wieży, tak samo na kadłubie jest też 180 i 80 i to samo wieża. Wieża jest tak samo opancerzona jak kadłub. Co my tutaj jeszcze mamy? Uszkodzenia 165 do 275, zasięg spota 370 metrów, ale pojazd ma losowanie do ósemek. Premia do szkolenia mamy tylko 30 i do zarabiania tylko 20, tak więc szału nie ma.
że tak powiem. Jak wiecie doskonale, że najlepiej do zarabiania nadają się pojazdy 8 tieru. No i tutaj będą jeszcze ceny właśnie już te niższe. Najtaniej możemy kupić tego Tygrysa za 4200 i tak samo Sensi 8600. No i cóż, co my tu więcej mamy? Wydarzenie Tokyo Game Show od 21 do 25. No i mamy wspaniałe emblematy. I teraz będziemy musieli zdobywać punkty. Jak zdobywać punkty? Rywalizujcie zdobywając ukończenia oparte na podstawowych PD zdobywanych w bitwach, czyli podstawowy EXP będzie liczony. W ten sposób doprowadzicie swoją akademię do zwycięstwa. No tak, coś takiego mniej więcej jak właśnie bitwy rankingowe. Kto zdobędzie najwięcej PD z drużyny, to ma najwyższe miejsce. Później mamy za pierwsze miejsce, mamy 5 punktów, no i tak dalej, tak jak było. Co tutaj będziemy mogli wygrać? Będziemy mogli wygrać 14 dni konta premium, 3 razy kupon na personalizację załogi. Nie wiem po co tyle tych kuponów, już chyba mam 30 parę i nic z tym nie robię. Drugie, trzecie miejsce, 7 dni konta premium. No i tak to dalej wygląda. Kolejne pojazdy od 21 wchodzą właśnie te anime tanki, które już kiedyś były. Doskonale znacie zdanie wszystkich graczy na ten temat, że te pojazdy raczej nie powinny być World of Tanks, no ale jeżeli ktoś chce kupić sobie wspaniały pojazd z Valkyria Chronicles, to może już od 21 września. Ceny pojazdów, jak sami widzicie, 12, 9, no tutaj już jest taniej. Najtaniej będzie za 11600 i za 8000. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. Teraz zobaczymy sobie, jeszcze mamy zestaw Pilot T25. Jest to nic innego jak T25 Czarny Olek. Też ten pojazd mamy oczywiście, teraz musi być jeszcze bez kamo i też musimy na niego wydać kasiorę, tak żeby pojazd kupić. No i dodatkowo do tego jeszcze mamy Sherman Grizzly, też bez wspaniałego kanadyjskiego liścia, który ostatnio właśnie ten pojazd posiadał. Cena bagatela 400 za 5 tier, 7 dni konta premium. Czekajcie, tutaj będzie tak, taniej, tak, jest taniej, 200. Najtańszy zestaw jest za 200, za piątkę, szczerze powiem, która nie urywa jajków. No i T25 Vengeance Pilot 7800. Też pojazd bardzo, bardzo średni, że tak powiem. A tak one mniej więcej nam wyglądają. No i tutaj mamy coś takiego jak operacja Heavy Metal. Musimy zdobyć właśnie taki medal. Ja wczoraj akurat zdobyłem, bo gram teraz E5. Staram się wbić trzecią odznakę. No i akurat, nie wiem, w sumie przypadkowo, nawet nie wiedziałem o tej misji, zdobyłem ten medal. 75 tysięcy srebra. Wzmocnienie 3 razy PD. Dodatkowo mamy jeszcze radzieckie pojazdy, zestawy karmazynowych rycerzy, tak, Bogatyr, który ostatnio był do wygrania za 2700, jest wspaniały IS-5, no i Honor też był do zdobycia, kto nie zdobył, może sobie kupić. No i tyle, oferty na koniec września od 15, czyli od wczoraj, mamy w sklepie właśnie takie mniej więcej oferty, ktoś jak zainteresowany to odsyłam do sklepu. I tyle by było, szczerze wam powiem. Ja czekam na jakąś aktualizację, szczerze powiem, czekam na więcej pojazdów premium. Jeszcze jakieś statystyki z Gamescomu, tego raczej nie będę patrzył. I powiem wam, że no nie wiem, na razie czarno to widzę. Nic nie słychać na temat starych map, żeby powróciły. Nic nie słychać właśnie na temat nacji szwedzkiej. Tak więc premki, jeszcze raz premki i ala śmieszne operacje na zdobywanie jakichś tam dni premium czy coś takiego. Tak więc news, można powiedzieć, nie będę brzydko się wyrażał, ale taki, a nie inny.
No i myślę, że jeżeli dostanę te dwa pojazdy do testu, to wam pokażę, a jeżeli nie, no to znacie moje zdanie na temat STA2. Bardzo fajny pojazd. Tej szóstki, szczerze powiem, też niezbyt jestem ciekawy. Tak więc cóż. Dobra, to by było na tyle. Dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!